Cześć wszystkim, z tej strony www.com i to jest kolejny odcinek z tej serii, czyli Food Draft 17. Pod ostatnim odcinku dobyliście dwie łapki w górę, tak jak was prosiłem. I dlatego jest drugi odcinek tego samego dnia. Ale nie wiem, czy obejrzycie to tego samego dnia. I mamy... Czekajcie moment. Dobra. Musiałam jeszcze raz włączyć nagrywanie. Dobra, już jestem z powrotem. I formacja 4-4-2 i mamy Lukaku. Znowu draft z angielskiej ligi. Wybieram te drafty z angielskiej ligi, bo najczęściej mi się karty z tej ligi trafiają. Dlatego właśnie tą ligę najczęściej biorę. Gdzie popatrzę do końca, czy mogła być ikona, czy nie. Ale jest mata. Pirlo, Rüdiger, Coleman. I Schmeichel czy Lloris? Z względem overalla Loris i Azpilicueta i Pedro jest jeszcze, jest Felipe Coutinho. Patrzcie, ukradł Cieszynk Lewandowskiego. Nie no, może nie ukradł. Dobry, mamy Pajeta. Orza nie mówiłem. To jest naprawdę ikona. Czekajcie, RWD jaka pozycja teraz była? Tam go zapierdło, najwyżej. Nie wierzę, że trafiłem tą ikonę. Aż zamilkłem. A jeśli film wam się spodobał, to nie zapomnijcie kliknąć kciuka w górę. A jeśli nie, no to możecie kliknąć kciuka w dół. I klikajcie ten przycisk subskrybuj i kliknijcie w dzwoneczek, żeby mieć powiadomienia o każdym moim nowym filmie. I teraz tak. Będziemy mieli te ławki rezerwowych informów. Dybala, Cahill, Payet, Lewandowski, Baines, Alonso i Hart jako inform. I... tą ikoną nie wiem, czy coś wygramy. To ja będzie ciężko. Stare chwilowe cięcie i nasze ikony strzelają i tak też przebalansujemy, no i teraz mam przeciwko nam strzeli. Gramy z Lyonem, oby nie trafić na Barcelonę w półfinale, bo będzie ciężko. A może New York ich wymiecie? Zobaczymy, nie? Zobaczymy. Czas pokaże. A zaraz na razie strzelił gola i tak zostało do końca. I wykrakałem do Barcelony. I tego wstawiałem tutaj, że Inter z PSG będą się mierzyć, bo jednak oni mieli trochę słabych przeciwników w porównaniu do PSG, czemu miałem wyjść
I uwaga, Felipe Coutinho. I Best, i druga bramka naszej ikony. Wygrywała Barceloną. To było czyste konto. No i PSG, no tak obstawiałam bardziej to PSG. Interowi nie dali szans i Felipe Coutinho. I nasza ikona ma dwa gole, czy strzeli jeszcze coś? Nie, nie gadajcie. No spadliśmy w finale. Jeszcze Nicolò. Nie wierzę. Jeszcze karę tutaj i Kowacic. Nie no, to jest po prostu cud. Adam Lallana. W złotej paczce. Nie no, ja nie uwierzę. Aż tu bym musiała jakiś chociaż info albo to. No nie. Nie wierzę w to. W takim składzie tu wygraliśmy. Dobra, więc to by było na tyle w tym odcinku. Subskrybujcie, lajkujcie. Piszcie komentarze i do następnego. Na razie.